Pasta do zębów o smaku babeczki. No na pewno lepiej dostać taką się... I teraz to, czego się najbardziej boję, czyli po kliknięciu tego przycisku coś się stanie. I nie chcę tego klikać, ale uwaga, klikamy. Siemanko, ja jestem Blue i w dzisiejszym filmiku będzie dość ciekawie, ponieważ dzisiaj przedstawię wam 5 dziwnych rzeczy, które zakupiłem ostatnio w internecie. Także usiądźmy może. Okej, nie mogłem dzisiejszego dnia się doczekać, ponieważ to, co mam dla was przygotowane, jest niesamowite. A mam dla was przygotowane, bo po pierwsze wam to pokażę, a po drugie będzie można to zdobyć, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to zdobyć, to zostańcie do samego końca i tam wszystko wyjaśnię. Przygotujcie się, że będzie dziwnie, ale też ciekawie. Także szczerze mówiąc, nie wiem od czego zacząć, bo mam między innymi pastę do zębów o ciekawym smaku, czy iPhone'a do pranków za 5 dolarów. A i nie byłbym sobą, gdybym nie podziękował za 84 tysiące łapek pod poprzednim odcinkiem, prosiłem o 1000. Zaczynamy od 1000 łapek w górę. Także w dzisiejszym odcinku prosimy o 2000, ponieważ tak jak obiecałem, co odcinek będziemy zwiększać liczbę łapek o 1000 w górę. Zobaczymy, do jakiej liczby uda nam się dotrzeć. Także jeżeli chcecie, to zostawcie łapkę w górę, jeśli będzie wam się podobało, a teraz zaczynajmy. Więc pierwszą zastanawiającą dla mnie rzeczą jest to. I teraz pewnie zastanawiać się, Karol, o co chodzi w tym koszu? Chociaż nie wiem, możecie dać znać, czy wygląda to na to, czym to jest. To są pluszowe śnieżki i to jest właśnie pytanie, po co to komu? Nie wiem, może nie doceniam tego, ponieważ teraz jest dosyć dużo śniegu za oknem, ale jak już będzie ciepło, to może wtedy spojrzę na te śnieżki z innej perspektywy i pomyślę, kurczę, te śnieżki to jest idealny wynalazek. Jezu, tu się... Jest to dziwny materiał, szkoda, że nie możecie tego dotknąć. Ale co jest na opakowaniu napisane? Godziny zabawy, bezpieczne. Ale to, co jest najlepsze napisane na opakowaniu, to to, że te pluszowe śnieżki są od lat 3 do 103. Tu jest moje pytanie, co jeżeli ktoś ma 104 lata i chce pobawić się tą śnieżką? Trochę takie dziwne, okej. No na pewno lepiej dostać taką śnieżką... Au, dlaczego? Na pewno lepiej dostać taką śnieżką niż prawdziwą, ale wciąż nie rozumiem sensu tego. Może jak będzie cieplej, to zrozumiem, może ktoś będzie to chciał, także... No, także zapraszam. Jezu, po co ja to rzucam, jak później będę musiał to sprzątać? Nie wiem, czy ktoś z was używał prosy, jeżeli tak, to będziecie najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, ponieważ pokażę wam. Od razu mówię, że żadne zwierzęta nie ucierpiały w tym eksperymencie, a mianowicie... Serio nie ucierpiały, naprawdę. A mianowicie małpki, które są procą tak naprawdę. I to, co jest ciekawe, to to, że musimy z ich pleców wyciągnąć papierek i uwaga... No, ale tak wygląda nasza proca i jest to banalnie proste. Zwyczajnie bierzemy dwa palce. Czekajcie, żebym nie pomylił się. Dobra, nie jest to takie proste. 6.5 hours later. No więc wkładamy dwa palce w ich ręce i zwyczajnie naciągamy i możemy strzelać. Może nie będę strzelał w ten sposób. Uwaga, uwaga. Boże, jak to jest dobrze. Ja lecę! Sens tego nie mam pojęcia, ale można się pobawić, także jeżeli chcecie małpki ninja, które są procą, to jak najbardziej polecam. Od razu mówię, że żadne zwierzę nie ucierpiało przy teście tego wszystkiego. Chyba nie ucierpiałem. Na pewno tak macie, że czasami się... Czy czasami się myjecie? No na pewno macie tak, że się myjecie. I pewnie nie w kulkach, ale pewnie macie często jakiś super pomysł genialny do zapisania i dzięki temu mamy po prostu świetne narzędzie, czyli wodoodporny notatnik. I szczerze mówiąc, jak to zobaczyłem, to nie wiem, jak to działa. No jestem cię... Kurde, rzeczywiście dziwne te kartki, ale zobaczymy, czy on jest wodoodporny. I nie dziwcie się, czemu w tych kulkach to robię, ale tutaj mamy przystawki, możemy sobie to przystać i na przykład mamy jakiś genialny pomysł i mamy... Okej, mamy zwykły ołówek. Tak wygląda zwykły ołówek. I możemy sobie zapisać, na przykład nagram Minecrafta. Ogólnie ten ołówek ma też funkcję gumki, więc możemy sobie zmazać. Wow, super. Ale teraz najciekawsze, czy to jest wodoodporne, więc może pójdźmy do zlewu i to sprawdźmy. Okej, udało mi się wykaraskać z tej wanny pełnej kulek. Mam notesik i sprawdźmy, czy trochę mi go szkoda. To co, próbujemy? Dobra, zobaczymy. Uwaga. To działa! Zajebiste, chociaż... Nie, serio, działa. Nawet jakbyście chcieli, to nie da się, nie da się. I teraz patrzcie. Idealny stan, także ogólnie polecam gorąco, chociaż jest to dziwna sprawa, ale możecie się tutaj przykleić i nawet jak będzie wam tutaj spływać, będzie idealny. Także pod prysznic, super do robienia notatek, żeby... Ej, można zapisywać, jak jest... Mega. No, także jedna z dziwnych rzeczy. No, dziwna, ale fajna. Nie mogłem się tego doczekać, a mianowicie pasta do zębów o smaku babeczki. Nie wiem po co, dlaczego, chociaż lepsza jest taka pasta niż jak ostatnio testowałem pastę do zębów o smaku bekonu. Ohydna.
Mam nadzieję, że to będzie smaczniejsze. Przeglądałem w internecie jakieś takie pasto od ciekawych, no takich jakichś smakach innych, słodkich, no to widziałem jakieś truskawkowe i tak dalej, więc wydaje mi się, że to nie jest coś takiego ultra nie wiadomo co i wydaje mi się, że można było to spotkać, ale jak to smakuje? Pasta do zębów o smaku babeczki. Nigdy nie pomyślałbym, że będę w ogóle mył zęby na odcinku. Nie, może ja dawno babeczki nie jadłem, ale to nie pachnie jak babeczka. Nie, ale dobra, zobaczymy jak smakuje. Także zaraz wracam. Uzbrojony w szczoteczkę pod kolor pasty do zębów. Nie mam takiej szczoteczki, naprawdę. Zaufajcie mi, to nie... Dobra, nieważne. Więc spróbujmy ciasteczkowej pasty do zębów. Mam nadzieję, że będzie lepsza od bekonowej. Więc uwaga! Nie wiem, co mam powiedzieć, tak szczerze. Podsumowując, pastę do zębów o smaku babeczki, nie przypomina mi to tego smaku, ale oczywiście jest to dosyć inny smak niż taki standardowej pasty do zębów. Czy byłbym fanem tej pasty? Nie, ale wydaje mi się, że warto czegoś takiego spróbować, bo jest to na pewno coś innego od standardowej pasty do zębów. Pasta do zębów o smaku babeczki, ale na pewno lepiej niż bekonu, na pewno, daję tutaj okejkę. Bekonowej nie próbujcie, jeżeli macie możliwość, to tam spróbujcie, bo warto. I teraz też ostatnia, na którą najbardziej chyba nie czekałem, ponieważ bardzo się tego boję, a mianowicie prankowy iPhone. I dlaczego się tak nazywa, ponieważ ja go to tak nazwałem, że prankowy. Dlaczego, to już wam mówię. Tak wygląda ten iPhone. Czy nabralibyście się, że jest to iPhone? No wątpię. No, chociaż może z przodu przypomina iPhone'a i szczerze mówiąc moja mama nawet się nabrała, że to jest iPhone. I teraz to, czego się najbardziej boję, czyli po kliknięciu tego przycisku coś się stanie. I nie chcę tego klikać, ale uwaga, klikamy. Boże, nie chcę tego klikać, to jest... Dobra. Ej, nie działa? Poczekaj. Dobra, działa. Więc ogólnie ten iPhone prankowy polega na tym, że jak kliknicie ten guzik magiczny, to po prostu porazi was prądem, ale jest to na zasadzie takich długopisów, jak kiedyś były, że klikało się i też raziło prądem, więc nie jest to jakieś rażenie prądem, że nie wiadomo co. Na pewno można się podskoczyć, dobra. Ale jak ktoś nie będzie o tym myślał, to po prostu kliknie i się porazi. Czy polecam? Raczej odradzam, szczególnie zostawianie tego gdzieś w mieszkaniu, jeżeli macie telefon iPhone. Telefon iPhone. Jeżeli macie po prostu taki telefon, to nie zostawiajcie tego, ponieważ moja mama nawet chciała już zabrać ten telefon, bo myślała, że to jest jej. Nie wiem jak, nie wiem jak można pomyśleć, że to jest prawdziwy telefon. Chciała już to klikać, ale mówię, nie klikajcie tego. Nie klikajcie, rodzice. I udało się ich uratować, ale no... Uratować. Ale poza tym ten telefon ma dwie super funkcje, mianowicie pierwszą, czyli latarkę. Dokładnie tak, możemy świecić. Klikamy tutaj i jest super latareczka. Dobra, super, to za dużo powiedziane. I druga rzecz, taka akurat na mój kanał, przypadkiem całkowicie, to to, że mamy laser. Dokładnie tak, czerwony. Co prawda nic z tym nie przebijemy raczej, ani nic nie zrobimy, ale jeżeli chcemy, to mamy laser taki 2 na 10. No, ale główna funkcja tego super iPhone'a to rażenie prądem. Nie polecam. I to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to będę bardzo, bardzo wdzięczny, jeżeli strzelicie łapkę w górę. Możecie zasubskrybować mój kanał i napisać komentarz pod spodem. Dziękuję. Co do ostatniego giveawaya na ten 5 dziwnych rzeczy, to wygrały te osoby, które teraz widzicie. A jeżeli chcecie wygrać, to wystarczy zostawiać łapkę w górę i komentarz. I tyle. Te dwie rzeczy. Komentarz, łapkę w górę. W komentarzu napiszcie, co chcecie. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się już we wtorek o 19:30. Także wyczekujcie i do zobaczenia. Także trzymajcie się i biorę!